spotkaniu z cyklu Przybij piątkę monotypii. Nazywam się Magdalena Kobierecka, jestem malarką i autorką tego projektu. Liliana Chwistek, moja asystentka. I teraz... Tak? Jeżeli ktoś chce zrobić napis albo logo, to można się najpierw nas zapytać, jak to było. Jakie wariusz podpisze? Magda, nic nie robisz? Przyjdź kartkę. Można już powiedzieć, że to teraz pomarę. Ponoszę 9 miesięcy i na przyszły ten. Potem z zajęć skorzystają, nie? Czy nie? Czy nie masz tak? Tutaj? Może jak pójdą tutaj. Sioma? Tak, w dwie strony przejdzie. Albo właśnie tak jak wy sobie jeszcze korzystacie. Jakieś góry, lasy. Tak. Albo zamek. A potem tam dalej jeszcze coś. Albo taki zamek. Tak, coś pięknego, nie? A to żaglówki. Malutki. Duży. To tylko wiesz co, zróbmy to na tym. Czekaj na chwilę. Mogę? Co, Polonia? Mama, trochę autorskie, te wszystkie narzędzia, te wszystkie pomysły, w jaki sposób używać. Nie, to ja mogę ci zrobić. Później mama pójdziemy z tatą na... To jest druga moja praca, to jest trzecia, to jest czwarta, a to jest piąta. I teraz poprawiam to, co chcę, żeby było na żółto. Jeszcze. Zobaczcie, już jest pierwsza praca Grażynki. Jak to fajnie wygląda, jak to teraz co prawie jeszcze na czerwono. To co chcesz na czerwono, żeby może zobacz, te serca zrobisz. To masz czerwony kolor. Tak, tak. Będziesz wszystko te kreski, jeszcze raz. Teraz a rysujesz, potem w środku. Tak. I teraz. No i jak to? U ciebie. To będzie ale usiądź sobie. Możesz sobie tutaj. Pan się dzisiaj.
Magdaleno, co robisz? To jest świerek. To jak się ma pasurki. To zrobisz łodziami. Co? Dzisiaj jesteśmy w środku cyklu i mamy taki dzień, powiem, taki nostalgiczny, nastrojowy. Będziemy dzisiaj robić monotypy graficzne w tym kolorze sepi. Rysujemy sobie jeszcze raz. Świetne! Jest świeża farba rozprowadzona. I też zobaczymy sobie później, w jaki sposób jest sobie... Mogę tą nogę żaby poprosić? Nogę żaby? Tak. Zobacz, to ma. Tak. Jedyny możesz. Tak. Nie mam czasu, bo musiałam wcześniej sobie nie wyrysowałam. Ale jest świetna, naprawdę. Może tu. Dzisiaj będzie kolejna odmiana monotypii odbijanej z elementami i malarstwa, i może trochę z grafito. Połączymy sobie dzisiaj to, co poznaliśmy pierwszego dnia, z tym, co pokażę dzisiaj. Warstwę odbijamy osobno. To, co będzie w kolorze czerwonym. Masz farbę. A, proszę.
tak, to ja sobie posłuchajcie. Dzień dobry, witam Was wszystkich na ostatnim piątym dniu z naszego cyklu Przybij piątkę monotypii. Dzisiaj wielki finał. Przez 4 dni uczyliśmy się różnych odmian techniki graficznej jednej odbitki i dzisiaj ze wszystkimi umiejętnościami wykonamy sobie monotypię na tkaninie. Można będzie zrobić bołeczek, czyli mniejszą formę. Tutaj na tej tkaninie jest odbita właśnie monotypia, czarny ze złotym. Trochę większy format torba, z której jestem bardzo dumna. Poznajecie tutaj sposób. To jest koszulka, którą wykonałam kilka lat temu dla mojego synka pod choinkę. Mała ilość farby, żeby potem, jak nałożymy tkaninę, żeby się nie zrobił kleks, prawda? I to tak zostało. Żadnego wow. Miałaś koszulkę na przykład. Drugiego kota teraz i odbijasz. 5 sekund malujesz i odbijasz, nawet mniej. Dobra, i teraz to nie. Jaka farba jest? Ale na następną koszulkę musisz się przygotować. To jest do spania koszulka, na szczęście. Tam widzę kiedy. Zostawimy to u niego jako szybko. Przywrócić go. Dobra. I? Zostawiamy to pana i sobie.